W studio jest Jan Bogatko, a gościem Poranka Wnet jest Krzysztof Oleński, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Klucz jest bardzo prosty. Instytut Adama Mickiewicza jest tuż przy Placu Zbawiciela. Mokotowska 25, zapraszamy. Każdy może przyjść i zobaczyć, a teraz może usłyszeć, co też robi Instytut Adama Mickiewicza. A czy... Pytanie trzeba by zadać inaczej, czego nie robi Instytut Adama Mickiewicza. Instytut Adama Mickiewicza na pewno nie zajmuje się impresariatem. Nie jesteśmy impresariem, natomiast jesteśmy firmą, jesteśmy instytucją, której celem jest budowanie marki Polski za granicą poprzez kulturę. Żeby osiągnąć ten cel, wchodzimy w interakcje, wchodzimy we współpracę z różnymi instytucjami kultury na całym świecie po to, ażeby nasi partnerzy w sposób szeroki i przejrzysty, czyli jak najbardziej widoczny, mogli i chcieli pokazywać polską kulturę. Od muzyki począwszy, poprzez film, na sztukach wizualnych skończywszy. No i w takim razie opowiedzmy sekwencję ostatnich 2 miesięcy. Co się udało zrobić, co się udało wystawić, co się udało pokazać z polskiej kultury na świecie? Z ostatnich trzech miesięcy. Przede wszystkim wielki sukces w Rekwiem. Myślimy o muzyce, to zawsze myślimy o Rekwiem, a chodzi oczywiście o Pasję według świętego Łukasza Krzysztofa Pendereckiego, która była grana przez London Philharmonic Orchestra z aż 3 polskimi chórami w Londynie. Przy pełnej publiczności, bilety wysprzedane w pół roku do przodu. Wielki sukces mistrza Pendereckiego, ale też wielki sukces orkiestry, która ma polskich kompozytorów w swoim repertuarze stałym. Czyli nie są to okazjonalne wykonania polskich kompozytorów, nie są to okazjonalne polskie koncerty, tylko włączenie do repertuaru na stałe polskich kompozytorów, tak jak Penderecki, Lutosławski, Szymanowski występują na takich samych zasadach jak Bach, Beethoven, Brahms czy inni kompozytorzy. Wielkim wydarzeniem, nie artystycznym, ale jak najbardziej wydarzeniem, które ma na celu budowanie siły polskiej kultury, polskich twórców, to udział w targach Classical Next w Amsterdamie, gdzie po raz pierwszy Polska miała swoje stoisko. To są największe targi muzyki, wykonawców, kompozytorów, na które przyjeżdżają promotorzy z całego świata i wybierają nie tylko wykonawców, ale również kompozytorów, utwory tych kompozytorów, które są potem grane przez orkiestry na całym świecie. Zaprezentowaliśmy 10 polskich zespołów na miejscu, a następnych 20 było prezentowane poprzez katalogi, poprzez ich prezentacje multimedialne. Wczoraj była taka uroczystość na Torwarze. Polski Fundusz Narodowy rozpoczął swoją działalność. To jest bogata instytucja. Instytut Mickiewicza jest też bogatą instytucją, czy nie? To zależy, jak na to spojrzeć. Jesteśmy niewątpliwie najbogatszą instytucją kultury w Polsce, narodową instytucją kultury. Ale budżet jest jaki? 1 000 000 zł? 100 milionów złotych? Budżet jest 40 milionów złotych, czyli prawie 10 milionów euro. I tutaj zdradzę państwu, że przed wejściem na antenę żeśmy rozmawiali na temat instytutu i pan redaktor Bogatko porównał instytut do Instytutu Goethego, niemieckiej instytucji, która zajmuje się promocją niemieckiej kultury za granicą.
I wtedy ja się żachnąłem, że proportion garde, czyli przy zachowaniu wszelkich proporcji. Niestety wszelkich proporcji się nie da zachować, ponieważ porównując produkt narodowy Niemiec do budżetu Instytutu Goethego i produkt narodowy Polski do budżetu Adama Mickiewicza, do Instytutu Adama Mickiewicza, tutaj nie ma żadnych proporcji, niestety. Czyli Niemcy wiedzą, że promocja ich kultury jest czymś bardzo ważnym i proporcjonalnie więcej pieniędzy ma Instytut Goethego niż Instytut Adama Mickiewicza. To pan dyrektor powiedział? Nie, proporcjonalnie ma więcej, tak. Czyli ma dużo więcej, bo proporcje też są różne, więc dlatego Instytuty Goethego są na całym świecie, dlatego tych imprez przez instytuty niemieckie, ale to w takim razie, czy pan próbuje coś zmienić? Czy rozmawia pan z panią premier, z ministrem kultury, z ministrem finansów, rozwoju na ten temat, czy nie? Znaczy w tym roku tak naprawdę nie mam na co narzekać, ponieważ dzięki temu, że został podpisany Narodowy Program Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości, Instytut Mickiewicza jest operatorem zagranicznej w części obchodów i dzięki temu możemy dysponować większym budżetem, większym o ponad 50%. Czyli teraz tak naprawdę przygotowujemy się do tego, żeby móc ten budżet w sposób racjonalny i efektywny wydać, co nam się udaje. Wrócę do wczorajszych zdarzeń na Torwarze. Polski Fundusz Narodowy wybrał 100 najlepszych sportowców, młodych sportowców, którzy dzięki stypendium będą się przygotowywać do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, tak? Każdy z tych 100 sportowców dostanie stypendium 4000 zł miesięcznie. Ma to na treningi, na dietę, na co chce i jest zadanie bojowe jedno, osiągnąć dobry wynik w Tokio. Czy analogiczna propozycja dla polskich młodych artystów ze strony Instytutu Adama Mickiewicza, którzy kiedyś będą, jeden będzie penderecki, drugi będzie malował świetne obrazy. Czy taka propozycja jest? Tymi propozycjami zajmuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które oferuje system stypendialny. I tutaj, jeżeli chodzi o tę część, to nasza współpraca z różnymi instytucjami kultury w Polsce, których misją jest właśnie finansowanie czy wspieranie młodych twórców, rozwijanie ich talentów, jest bardzo ścisła. Niemniej od przyszłego roku zamierzam wprowadzić program, który się będzie nazywał Ambasador Kultury Polskiej. Dla młodych ludzi, którzy będą mieli szansę dzięki naszemu wsparciu prezentować swoje dokonania artystyczne za granicą. Do tego jednak potrzebne jest wsparcie polskich placówek zagranicznych, ponieważ tu musi następować pełna synergia. Dyplomacja dzieli się na kilka działów. Dwa najważniejsze to dyplomacja publiczna i dyplomacja kulturalna. Dyplomacja kulturalna z tych dwóch jest tak naprawdę ważniejsza, bo w sposób w pewnym sensie zawalowany, w sposób bardzo delikatny opowiada o kulturze danego kraju i przybliża ten kraj innym. Nasi sąsiedzi mają to opanowane w sposób bardzo dobry. Natomiast my ciągle budujemy nasz potencjał w tym zakresie. Ambasador Kultury Polskiej w Niemczech, pan Jan Bogatko. Willkommen. Więc ja powiedziałbym to w ten sposób bardzo szybko i skrótowo. Instytut Goethego jest ambasadorem Niemiec na świecie. Wydaje mi się, ja niczego nie sugeruję, tylko to są moje rozważania. Mamy instytuty polskie w wielu licznych miastach świata. Dlaczego nie mamy instytutów Adama Mickiewicza w licznych miastach świata, które by oferowały ten największy szlagier eksportowy, jaki w zasadzie Polska posiada, kulturę po prostu? Panie redaktorze, to jest pytanie tak naprawdę nie do mnie,
To jest pytanie do zarówno ministra spraw zagranicznych, jak i do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, chociaż pan premier Gliński uczynił ostatnio bardzo dużo w kierunku tego, ażeby instytuty polskie stały się bardziej otwarte, czy by mogły bardziej współpracować z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz rozwoju polskiej dyplomacji kulturalnej. Oczywiście możemy otworzyć instytuty Adama Mickiewicza w całym świecie, jednak tu musi następować synergia, czyli chyba niepotrzebne jest to, żebyśmy mieli Że bardzo miło pozdrawiamy panią, która przejechała teraz koło naszego studia i kontynuujemy rozmowę. Potrzebna jest naprawdę duża synergia. Mam nadzieję, że niedługo do niej dojdzie. Obydwa ministerstwa nad tym pracują, jak sądzę. A co pan zastał w Instytucie Adama Mickiewicza? Co pan chce zmienić i co pan chce osiągnąć? Zastałem wielu ludzi o olbrzymim potencjale, olbrzymiej znajomości zarówno polskiej kultury, jak i warunków prezentowania kultury na świecie. Wspaniałych młodych menedżerów, bardzo dobrze przygotowanych do pełnienia swojej misji, którym potrzeba była po prostu nowego przywództwa i nowych kierunków, troszeczkę innego spojrzenia. I wyznaczył pan te nowe kierunki? Tak jest, właśnie dzisiaj za dosłownie w półtorej godziny odbędzie się spotkanie, na którym po raz pierwszy cały instytut będzie mógł usłyszeć o zmianach, które będą nastąpiły i nastąpią. Myślę, że to byłoby niezbyt dobrze, ponieważ wolałbym, żeby moi współpracownicy, ludzie, z którymi będę pracował jeszcze przez kilka lat i z którymi potrzebna jest głęboka relacja, dowiadywali się o takich sprawach nie z mediów, tylko bezpośrednio ode mnie. Także panie redaktorze, następnym razem. Ale redaktor Jan Bogatko jest dziennikarzem z pasją i teraz, panie redaktorze, proszę wydobyć informacje z pana dyrektora na temat tych zmian, które zaproponuje. Obawiam się, że jest to niemożliwe. Tortury są zakazane konstytucją, a ja konstytucji przestrzegam. Ale obiecuję, że o 10 już, nie, przepraszam bardzo, o 12, kiedy skończy się spotkanie, jestem gotów stawić się konno lub pieszo na ubitej ziemi i o wszystkim opowiedzieć. To w takim razie redaktor Jan Bogatko opowie o pomyśle, z którym od wielu lat stuka, puka, chodzi, mówi, pisze. To jest pomysł związany z konstytucją 3 maja. Jest Stowarzyszenie Potomków Konstytucji 3 Maja, potomków tych, którzy wtedy w uchwalaniu Konstytucji uczestniczyli. I ten pomysł, na czym, panie redaktorze, polega? Pomysł polega konkretnie na przedstawianiu w skali regionalnej związku danego regionu z Sejmem Wielkim i z procesem uchwalania Konstytucji 3 maja. Skrótowo mówiąc, weźmy sobie Płock na przykład. Tak. Więc ukazujemy w Muzeum Regionalnym w Płocku posłów i senatorów z tego regionu i ich wkład w tworzenie Konstytucji 3 maja. Drobna korekta, na placu, na rynku w Płocku, nie w muzeum. Nie zamykamy w muzeum tego wszystkiego, tylko pokazujemy na rynku, żeby każdy mógł zobaczyć. Oczywiście chodzi o to, żeby tego typu wystawa miała charakter czysto edukacyjny. Musimy sobie uzmysłowić jeden fakt podstawowy, że jedna Konstytucja 3 maja jest najstarszą konstytucją w Europie, najstarszą nowoczesną konstytucją w Europie, jeżeli już musimy rzucać przymiotnikami, aczkolwiek mi się wydaje, że w ogóle jest najstarszą konstytucją w Europie i nie można się
zamknąć nad tak wielkim sukcesem historyczno-polityczno-prawnym, jakim ta konstytucja była, i trzeba to ukazywać wszystkim, a zwłaszcza młodzieży. Niech dzieci wiedzą o tym, jak to było uchwalane, kto w tym brał udział, dlaczego do niej doszło, jakie były jej cele, po co było to wszystko. Zobaczmy, jaki był przekaz tej konstytucji 3 maja, kiedy Napoleon utworzył Księstwo Warszawskie, kogo mianował, bo w zasadzie to on to zrobił, wielkim księciem. Członka dynastii, która miała pełnić funkcję dynastii dziedzicznej w Polsce. Panie redaktorze, bo jest, mamy potomków konstytucji, tych, którzy stworzyli konstytucję 3 maja. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam tylko pozdrowić serdecznie moje kochane radio. Mądre, uczciwe i zawsze obiektywne. I tyle. I nie będę dyskutowała. Lecę dalej. A kurier pani, proszę bardzo. To podarujemy pani kurier, ale dodamy do tego kuriera pewną informację. A można to skarbonki tu wam wrzucać? Czy trzeba na konto? Tam, tylko tam. I kontynuujemy rozmowę na temat konstytucji 3 maja. Teraz pan... Słuchałam radia przed wyjściem. Pan Krzysztof Oleński. I dlatego też... A, pan Jan Bogatko. I dlatego też... I dlatego też mówi Jan Bogatko. Proszę państwa, ja to jestem Jan Bogatko. Dlatego też zabiega Fundacja Przyjaciół Konstytucji 3 maja, Fiat Lux, zabiega o wsparcie dla tego projektu, żeby go można było zrealizować w Polsce, a także pokazać w placówkach dyplomatycznych na całym świecie. Znaczy, Konstytucja 3 maja jest to jedna z tych rzeczy, które stanowią klejnot w koronie kultury polskiej. Ale ten klejnot w koronie kultury polskiej nie jest samorodkiem złota, tylko jest elementem olbrzymiej żyły złota, którą mamy i z której nie korzystamy, albo korzystamy z pewnym ograniczeniem. To znaczy się, jak mówimy o Konstytucji 3 maja, to najpierw należałoby wspomnieć o konstytucji nemine captivabimus nisi iure victum, w przywilejach jedleńskich. Następnie trzeba byłoby wspomnieć o konstytucji nihil novi. Następnie trzeba byłoby wspomnieć o Konfederacji Warszawskiej, o paktach, konwentach. To są te wszystkie akty prawne, które stanowią niejako witrynę dla tej kultury politycznej, która stworzyła Rzeczypospolitą i tej kultury politycznej, o której tak naprawdę powinniśmy szerzej opowiadać na świecie. Instytut Adama Mickiewicza właśnie rozpoczął projekt mający na celu odnowienie i zmianę właściwie aranżacji Muzeum Tadeusza Kościuszki Nie. Być może przepraszam bardzo, jest rano i amnezja nastąpiła. Dom Tadeusza Kościuszki. W Solurze. Nie w Solurze, tylko w Bostonie. Jest to muzeum, które jest częścią sieci muzeów amerykańskich, podlega Narodowej Instytucji Amerykańskiej. Natomiast żeby ktoś chciał tam przychodzić, to należy zmienić, unowocześnić i uatrakcyjnić przekaz. Nie jest kwestia, żeby należy mówić o konstytucji. Kwestia polega na tym, jak o niej opowiadać tak, żeby to trafiło do ludzi. I od konstytucji, od konstytucji do konstytucji, bo był wątek konstytucyjny w poranku wNet. Słuchacz mówił o przestrzeganiu, właściwie nie słuchacz, podsłuchujący mówił o podsłuchacz mówił o przestrzeganiu konstytucji. Jest mowa o nowej konstytucji i o nowych fundamentach. Te nowe fundamenty powinny wykroczyć poza II Rzeczpospolitą i sięgnąć do tradycji właśnie I Rzeczpospolitej, bo tam urodziła się ta prawdziwa myśl dotycząca Rzeczpospolitej i Polski. Panie redaktorze, mówimy o stuleciu odzyskania niepodległości. Ludzie się ograniczają do tych 100 lat
na całym świecie jest taka świadomość, że oto Polska 100 lat temu pojawiła się na mapie świata. Otóż my chcemy opowiadać o tym, że Polska niepodległa, Polska odrodzona, to Polska, która jest wynikiem tysiącletniej kultury polskiej. To Polska, która powstała nie głównie dzięki czynowi Legionów Polskich, czy czynowi zbrojnemu Armii Hallera, ale przede wszystkim dzięki kulturze polskiej, która się rozwijała przez cały okres zaborów, mimo tego, że państwa polskiego nie było. To kultura stworzyła to państwo. Jan Bogatko. Pamięć stworzyła to państwo. Przede wszystkim pamięć i ta pamięć. Pamięć jest częścią kultury. Tak, tylko ta pamięć była przechowywana między innymi przez spadkobierców dzieła Sejmu Wielkiego i dlatego ta wystawa, o której mówię, która jest przygotowana i gotowa, powinna być naszym szlagierem eksportowym. I niech oby tak się stało. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Krzysztof Olencki, bardzo. Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, tuż przed ważną odprawą i opowiedzeniem, jaki jest program Instytutu, był gościem w naszym studiu.